Cześć. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć wam o człowieku, którego spotykamy w Biblii. Czasami spotykamy takich rozmówców Jezusa, którzy rozmawiają z Nim przez chwilę, a potem gdzieś znikają na kartach Pisma Świętego i nie wiemy. Nie wiemy, co się dalej z nimi stało. Zwłaszcza interesujące są ich losy, kiedy się spotkali i nie do końca byli przekonani o prawdziwości tego, co Jezus mówi. No, bo jeżeli ktoś doświadczył uzdrowienia, to, wie, to domyślam się, że pielęgnuje potem w swojej głowie takie życzliwe myślenie o Jezusie. Natomiast ciekawe są te spotkania, kiedy Jezus z kimś rozmawia, przekonuje go, ten się nie daje przekonać i znika z Biblii. To są takie pięciominutówki, ja już mówię 30 sekund, więc wreszcie tego czasu postaram się rozwinąć tę myśl i też Was zainspirować, bo mnie to bardzo inspiruje. Po czołówce wyjaśniam historię Nikodema. Nikodem spotykamy na początku Ewangelii Jana, kiedy w nocy ze strachu przed Żydami przychodzi do Pana Jezusa. To jest uczony, to jest faryzeusz, to jest człowiek obyty z teologią i zadaje Jezusowi pytania. Jezus mu mówi, w jaki sposób zdobyć Boże Królestwo, że trzeba się na nowo narodzić, ale jak to znowu wejść do łona swojej mamy, do brzucha się jej wcisnąć, jak się jest dorosłym człowiekiem, czasami większym niż ta matka jak to możliwe. Jezus wyjaśnia, czym jest zbawienie, czym jest nowonarodzenie, czym jest narodzenie z ducha i z prawdy. Nie znajdujemy takiego momentu, w którym Nikodem by powiedział: A, to brzmi logicznie, panie Jezu, kupuję to. Raczej mamy wrażenie, że po tej wymianie zdań Nikodem odchodzi, co najmniej wątpiący, może tak, nie, taki nieprzekonany, bo raczej cały czas oddzielił się swoimi zastrzeżeniami. Okej, okay. jest długa, długi trzeci rozdział Ewangelii Jana, długa rozmowa my dzięki niej dowiadujemy się bardzo dużo o tym, że właśnie Pan Bóg tak ukochał świat, że swojego jednorodzonego Syna dał, aby każdy kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, więc ten znany werset też właśnie pada to znane zdanie pada w czasie tej rozmowy: dzieje się cała Ewangelia, cała Ewangelia, wydarza się śmierć Jezusa. Kiedy Jezus zostaje złożony do grobu, wiemy, że jakiś Józef z Arymatei się pojawia u Piłata, prosi o ciało, i kiedy Józef, i tylko Jano o tym wspomina, i kiedy Józef już składa do grobu ciało Jezusa, przybył także Nikodem, znalazł się! Ja mam taką teraz tutaj dużo, czytam Ewangelię Jana, więc mam taką dużą Biblię przyniesioną. Przybył także Nikodem, który po raz pierwszy zjawił się u Jezusa nocą. No właśnie przed chwilą o tym opowiadałem. I przyniósł około 100 funtów miry zmieszanej z aloesem. Pogrzeby zawsze były drogie, pogrzeby są teraz drogie, pogrzeby były wtedy drogie. Szacuje się, że na pogrzeb ubogiego człowieka takich... Tej maści poczęła było około 30 funtów, czyli 10 kg, a on przynosi taką dawkę razy 3. Czyli robi Jezusowi taki bogaty pogrzeb. Kupuje powiedzielibyśmy dzisiaj trumnę trzy razy droższą niż ma przeciętny sąsiad. A co niech widzą, bo przynosi ponad 30 kg aromatycznej żywicy, którą była mira zmieszanej z intensywnie pachnącym aloesem żeby namaścić ciało Jezusa. Więc, więc nie przychodzi jako sceptyk, nie przychodzi jako ktoś wrogi Jezusowi, ale przychodzi, jako znajduje się tak naprawdę, po, po 17 rozdziałach milczenia, znajduje się Nikodem jako przyjaciel Jezusa, jako ktoś, kto gotowy jest poświęcić dużo pieniędzy, żeby Jezusowi wyprawić godny pogrzeb. Jest na tyle blisko, że wie, co się z Jezusem dzieje, wie, że umiera, wie, że trzeba zdjąć Jego ciało, złożyć do grobu. Jest przy Jezusie. Tym razem martwym Jezusie, nawet wtedy, kiedy znikają jego uczniowie, no bo czytaliśmy wcześniej w Ewangeliach, że, że uczniowie rozpierzchli się, że kiedy Jezus był pojmany, oni nagle zamknęli się w swoich domach, to kobiety idą do pustego grobu, to one przyglądają się, kiedy Józef z Arymatei składa ciało Jezusa do grobu, uczniów przy tym nie ma ale jest Nikodem, zgadza, znalazł się. Co chcę powiedzieć tym? Wiecie, mnie ten werset bardzo optymistycznie nastraja, bo sobie myślę, nie można spędzić całej nocy na rozmowie z Jezusem, żeby to nie zostawiło trwałej zmiany w człowieku. Co prawda nie czytamy o tym na początku Ewangelii, że coś pyknęło w sercu Nikodema, ale nie da się przegadać całej nocy z Jezusem, i żeby to nie zostawiło trwałego śladu w człowieku. Więc Nikodem się znajduje, yy, znajduje się jako uczeń, znajduje się jako naśladowca, znajduje się jako ktoś, kto, kto chce być przy Jezusie, a także także w tych najbardziej dramatycznych momentach, kiedy nie ma go przy nim, jego uczniów. I tak chciałbym Was zachęcić też do takiej wytrwałości, ale też szacunku do tego, jak Pan Bóg nas prowadzi, jak prowadzi ludzi wokół nas, że, że pewne przeżycia, nawet jeżeli wydaje się, że one spłynęły po nas, czy po ludziach wokół nas, jak po kaczce, to nigdy nie spływa jak pokaczce. Okej, okay, minęło pięć minut, więc ja już, ja już ląduję. To nigdy nie spływa po nas jak pokaczce, ale, ale zostawia w nas trwały ślad, a potem te przeżycia Pan Bóg się do nich jakoś odwołuje, że znajdujemy się jako uczniowie, jako fan, fani, jako ci, którzy chcą iść jak przede wszystkim jako naśladowcy, jako ci, którzy chcą iść za Jezusem. Więc to taka inspirująca historia, że nikodem się znalazł i wierzę, że dzisiaj współcześnie nawet może martwisz się o przyjaciół, o swoich dzieci, o kogoś, kto przeżył coś wyjątkowego z Panem Bogiem i nagle gdzieś się zgubił. Tak chcę powiedzieć, ten werset jest taką nadzieją: znajdzie się, znajdzie się. Dlatego, że nie da się czegoś wyjątkowego przeżyć z Jezusem, a potem się po prostu pogubić, ale gdzieś może na ostatniej karcie Ewangelii Jego życia ten człowiek się też odnajdzie, też się znajdzie w najmniej nieoczekiwanym momencie. Miejcie dobry dzień. Wszystkiego dobrego. Niech Was Pan Bóg błogosławi. Dzięki też za Wasze lajki, za wszystkie udostępnienia na tym kanale i za to, że pomagacie rozprzestrzeniać się Ewangelii w sieci w ten sposób, bo za piękna jest Ewangelia, żeby ją przemilczeć. Dobrego dnia.